Trzeba zrobić test samochodu używanego. Ten egzemplarz na przykład kosztuje dokładnie połowę. Najważniejsza rzecz. Spojrzeć do góry i zobaczyć niebo. 560 litrów bagażnika. Jeden z najbardziej polecanych silników wysokoprężnych. Nic nie rezonuje, nic nie puka, nic nie stuka. Piękny dzień, trzeba zrobić test samochodu używanego. No właśnie, bo klient ma zawsze dwie opcje. Może iść do salonu, kupić samochód nowy. Peugeot 508, taki jak ten, kosztuje w granicach 115-120 tysięcy złotych. Można pójść inną drogą. Ten egzemplarz na przykład kosztuje dokładnie połowę tego, co nowy, czyli 62 tysiące, a ma bardzo przyzwoite wyposażenie i silnik diesla. Jest zestaw do telefonu, jest tempomat, jest nawigacja, jest bardzo dużo innych gadżetów. Ten samochód upstrzony jest przyciskami po prostu z każdej strony, ale wyprofilowana i spłaszczona kierownica też jest i bardzo dobrze. Najważniejsza rzecz dla estetów. Spojrzeć do góry i zobaczyć niebo. Odsłania się tylko roletka i jest szklany dach po całej długości samochodu. Naprawdę niewiele aut tej klasy to ma. 560 litrów bagażnika. Jednym ruchem składa się tutaj tylną kanapę. Nie trzeba się nawet pochylać, żeby to zrobić. I dzięki temu jeszcze zyskujemy tę przestrzeń, kiedy jakiś dłuższy przedmiot albo większe pakunki przewieźć trzeba. Jeden z najbardziej polecanych silników wysokoprężnych, czyli słynne 2.0 HDI o mocy 140 koni mechanicznych. Jest tu co prawda koło dwumasowe, jest tu co prawda filtr cząstek stałych, ale w eksploatacji naprawdę nie przysparza wielkich problemów i spala bardzo niewiele paliwa. No jednak, jakieś wady muszą być. Elementy wielkomiejskiej eksploatacji, czyli wszelkiego rodzaju rysy, wgniotki, uszczerbki na nadwoziu też w takich samochodach muszą być. Przy kupowaniu auta nowego tego nie ma, ale przy używanych trzeba się z tym liczyć. Ten egzemplarz ma sprawdzone i pewne pochodzenie. Przy kupowaniu samochodów używanych dla mnie to jest najistotniejsza kwestia, żeby sięgnąć głęboko w historię danego egzemplarza, ważniejsza nawet niż poziom wyposażenia czy jednostka napędowa w danym samochodzie. Ten samochód jest serwisowany, pochodzi od jednego właściciela i został kupiony w Polsce. I to jest baza, na którą warto zwrócić uwagę. Poddaliśmy ten samochód dokładnej kontroli serwisowej. Nie stwierdziliśmy żadnych uchybień, natomiast aktualnie jest do wykonania w tym samochodzie przegląd serwisowy. Koszt takiego przeglądu wynosi 850 zł. Podsumowując, test używanej 508 SW można śmiało powiedzieć, że faktycznie 80% sprzedaży samochodów nowych to są dzisiaj klienci instytucjonalni i flotowi. Natomiast my, klienci indywidualni, możemy korzystać z tego, że po kilku latach można odkupić sobie taki samochód za połowę ceny, za przyzwoite pieniądze i cieszyć się z eksploatacji własnego, luksusowego kombi.